Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wrap-up, czyli podsumowanie zeszłego miesiąca, tym razem jest to październik. Październik pod względem książkowym był bardzo dobry dla mnie, natomiast mam wrażenie, że ten miesiąc trwał minimum 3 miesiące, jakoś bardzo mi się dłużył. I większość książek, które przeczytałam właśnie w październiku, to literatura dziecięca i literatura młodzieżowa. I jakoś tak wyszło, że jednak na takie książki miałam większą ochotę i dlatego też jest tutaj ich stanowcza większość. Pierwsza książka, którą skończyłam czytać, to Rebecca Daphne de Maurier, czyli książka, która była wybrana, właściwie ja sobie trochę ją tak dobrałam, do wrześniowej akcji Wy wybieracie. Ja czytam, skończyłam ją czytać zaraz na początku października i była to świetna lektura, bardzo mi się podobała. Widziałam również film. Film nie podoba mi się w ogóle. Uważam, że ekranizacja jakoś tak całkowicie spłaszczyła tę książkę i nie jest to dobre odwzorowanie historii, nawet jeżeli miało być bardziej inspirowane niż faktycznym przełożeniem tej książki na ekran. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to Rebecca jest historią nowej pani De Winter, która przeprowadza się wraz ze swoim nowym mężem, to jest bardzo szybkie małżeństwo, do posiadłości właśnie męża. Natomiast w tej posiadłości trochę ją tak nawiedza duch byłej pani De Winter, która umarła. Właściwie ta była pani De Winter ma na imię Rebecca i to ona jest trochę takim duchem, który przez całą historię nawiedza myśli pani, nowej pani. I co ciekawe, mówię tutaj nowej pani, dlatego że Daphne de Maurier nie dała imienia głównej bohaterce. Mamy ją tak naprawdę nazywaną tylko i wyłącznie jako właśnie panią De Winter. Książka mi się bardzo podobała, chociaż uważam, że wstęp jest o wiele za długi, bo tak de facto dopiero zaczyna się coś dziać po stronie 180. Natomiast jak już faktycznie wchodzimy w tę fabułę i to tak bardziej przyspiesza, to wtedy książka już staje się naprawdę czymś niezwykle ciekawym, bardzo przyjemnym. Jest to literatura klasyczna, literatura dwudziestowieczna, bo została ta książka wydana w 30 którymś roku, więc tak de facto wcale nie jest stara, ale czyta się ją jakby to było napisane współcześnie. Ma ona bardzo taki mroczny, trochę taki halloweenowy klimat w sobie. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie czytał, to bardzo Was do tego zachęcam. Kolejna książka, którą akurat przesłuchałam w formie audiobooka, to Tajemniczy Ogród. I tutaj na filmie o lekturach źle wymówiłam imię autorki, więc nie będę się w to bawiła. Je się wymawia trochę bardziej po francusku. Ja francuskiego nie znam. Nie jest to w tym momencie ważne. Powiem Wam szczerze, że Tajemniczy Ogród to było dla mnie coś... to jest taka literatura dziecięca, która niezwykle do mnie trafia, ponieważ Tajemniczy Ogród jest historią młodej dziewczyny, która wychowywała się w Indiach, natomiast w Indiach niestety ze względu na epidemię umarli jej rodzice i ona przenosi się do swojego wuja. Natomiast ten wuj jest bardzo takim oschłym i takim nieco wycofanym, bardzo zapracowanym człowiekiem. Tym samym Mary jest dana sama na siebie i ona jako dziewczyna, która jest bardzo rozpieszczona i taka, wiecie, ona musi wszystko, czego ona chce, no to nie do końca odnajduje się w tym nowym świecie. Dodatkowo bardzo jej się nudzi, bo nie ma co robić w tym świecie, bo jednak to nie są Indie. I pewnego dnia dowiaduje się o tajemniczym ogrodzie i postanawia, że znajdzie do niego klucz i tam do niego wejdzie. Bardzo taka momentami magiczna książka. Ja pamiętam Tajemniczy Ogród z czasów, gdy ja jeszcze byłam dzieckiem i widziałam jakieś ekranizacje bardzo stare i wtedy już byłam naprawdę tym zachwycona. Teraz, gdy poznałam tę historię, mimo że główny taki, nie wiem czy mogę to nazwać plot twist, ale główne zaskoczenie tej historii znałam, to tak czy inaczej byłam jakby oczarowana tą historią i uważam, że to jest coś, co po prostu warto znać. Dalej w Wrap-upie będziecie mieli również moją opinię na temat innej książki tej autorki, czyli o małej księżniczce będę mówiła, ale to jeszcze za chwilę. Kolejną książkę również przesłuchałam w formie audiobooka, jest to Polianna, czyli książka, którą wielokrotnie mi polecaliście w komentarzach, trochę tak w oparciu o to, że lubię Anię Zielonego Wzgórza. I do Polianny podchodziłam z dosyć dużym dystansem, bo byłam przekonana, że nie do końca mi się spodoba. I powiem Wam szczerze, że nie jest to książka, do której bym chciała wracać w najbliższym czasie, nie jest to też książka, której kolejnej części będę miała zamiar czytać, bo w ogóle Polianna ma bardzo dużo części, ale bardzo ją doceniam. Jest to książka, która trochę opiera się na filozofii stoickiej, czyli w takiej zabawie w zadowolenie. To znaczy Polianna razem z tatą nie miała takiego bardzo bogatego życia, tym samym z tatą wymyślili zabawę, w której miała ona doceniać
wszystko, co zostanie. Miała dostrzegać same plusy sytuacji. Czyli na przykład w momencie, w którym niszczy nam się samochód, no to mamy się cieszyć z tego, że my jesteśmy cali i zdrowi. I to jest coś, co z pewnością będzie dobrym przykładem takim trochę wychowawczym dla dziecka, bo to jest bardzo dobre myślenie. Natomiast momentami było trochę tego za dużo w tej książce. Polianna, ze względu na to, że jej tata umiera, a mama również nie żyje, trafia pod opiekę swojej ciotki, która jest trochę taką oschłą osobą, taką naprawdę, porównałabym ją nieco do ciotki w Emilce Montgomery. I choć jest to z pewnością bardzo dobra książka, tak nie będzie to moja ulubiona historia, bo tak jak mówię, w pewnym momencie już wiecie, tej zabawy było trochę za dużo. To też nie jest coś, co ja wyznaję w życiu, więc tym bardziej mnie to momentami męczyło. Ale z pewnością dałabym to młodszym dzieciom, które dopiero uczą się może reagowania na pewne sytuacje, i takiego doceniania wszystkiego, co mają, bo to może po prostu bardzo im się spodobać i mogą, powiedzmy, gdzieś tam próbować to wprowadzić w swoje życie. Pięknie napisana książka, ale no, Polianna też niestety jest trochę taką wyidealizowaną bohaterką, ale to się zdarza w literaturze dziecięcej i to też nie jest coś, co miałoby sprawić, żeby mi się ta książka nie podobała. To moim zdaniem często jest trochę taka nieodzowna część tych książek, ale koniec końców wystawiłam jej chyba 3,5 gwiazdki na Goodreads, więc uważam, że dalej jest to dobra ocena. Kolejna książka to 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, czyli historia, którą ja chciałam przeczytać już w momencie, w którym Łukasz Talking Cloud mówił o niej kilka miesięcy temu na swoim Instagramie i wtedy już byłam zaintrygowana tą historią. Jest to książka o historii Leili, która w momencie rozpoczęcia historii umiera i przez te 10 minut i 38 sekund przypomina sobie różne wydarzenia ze swojego życia, tym samym my poznajemy jej całe życie, od tak naprawdę praktycznie od początku do końca. Natomiast to, co jest najpiękniejszą rzeczą w tym wszystkim, to, że przy każdym tym spotkaniu z jej historią poznajemy jednego z jej przyjaciół, jednego z pięciorga i to oni są główną częścią tej książki, bo ile Leila, wiadomo, no my ją poznajemy tak naprawdę, powiedziałabym, przez dwie trzecie książki i ona tutaj jest, no, gra główne skrzypce, tak, mam wrażenie, że najpiękniejszą częścią tej książki są właśnie ci przyjaciele, którzy później spełniają swoją rolę w świetny sposób i dają, oddają po prostu hołd swojej przyjaciółce. I jeszcze nie zdarzyło mi się czytać książki, która w tak piękny sposób mówiłaby o czymś tak prostym, czym jest przyjaźń. I to jest coś, co zasługuje na wielkie brawa, bo mimo, że sama książka na początku jest dosyć taka, nie do końca wiadomo, w którą stronę to idzie i może się dłużyć tak później już, powiedzmy, te 200 ostatnich stron. To jest coś naprawdę bardzo wzruszającego i poruszającego i coś, co jakby o czym warto jest wspominać. I zresztą jest to książka, która była nominowana do Nagrody Bookera, więc tym bardziej, no, jest to coś, gdzie coś, co jest po prostu doceniane gdzieś tam na arenie światowej. Ja będę ją bardzo Wam polecała, bo im więcej czasu mija od jej przeczytania, tym bardziej ona mi się podobała i tym bardziej pamiętam te dobre momenty tej książki. Te pewne sceny, które były naprawdę, no, niezwykle poruszające. I już teraz Wam wspomnę, że jest to książka z pewnością dla dojrzałych czytelników, powiedziałabym tak 16, nawet 17+, bo ma swoje takie momenty, które wymagają bardzo dużo cierpliwości i zrozumienia od czytelnika. Mówiłam, że jest bardzo dużo literatury dziecięcej. Kolejna książka to Jaśki, czyli książka, która nieco jest porównywana do Mikołajka. Tutaj jest, na górze ma napisane nowi kumple Mikołajka. I z tego też względu ja ją kupiłam, a że potrzebowałam czegoś, co totalnie mnie, wiecie, jakoś tak rozpręży po 10 minutach i 38 sekundach na tym dziwnym świecie, no to sięgnęłam właśnie po Jaśki. Jest to historia braci o imieniu Jan. Jan A, Jan B, Jan C, Jan D i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich jest opisany na początku historii. Wszyscy są bardzo skrajnymi osobowościami, nie są do siebie zbytnio, znaczy mają podobne cechy, natomiast no nie są to postacie, które by się w jakiś sposób zlewały, bo ja na początku myślałam, że tak będzie. Na szczęście nie. I powiem Wam szczerze, że trochę może za dużo wymagałam od tej książki. Momentami w ogóle bardzo zastanawiające jest to, że ja bym tej książki nie dała dziecku, bo tutaj bardzo często są trochę takie dialogi, które mnie zastanawiają. Na przykład nie za bardzo podoba mi się mówienie do brata per idiota, ale domyślam się, że to może być kwestia tego, że ta książka po prostu jest troszkę starsza i może wtedy to nie było nic dziwnego. Tak czy inaczej, dla mnie było to nieco alarmujące, były tutaj pewne dialogi, które no nie do końca były czymś, czego ja oczekuję w literaturze dziecięcej. I powiem Wam szczerze, że ja już chyba byłam na nią za stara. Mam wrażenie, że jednak Jaśki to jest książka typowo dla młodszych czytelników i starszy czytelnik nie ma czego w niej szukać. Nie bawiłam się jakoś zaskakująco dobrze. Była momentami zabawna,
ale tak naprawdę to tyle. O kolejnej książce mogliście usłyszeć we vlogu, którego nagrywałam w październiku i mowa tutaj o księgach zapomnianych żyć. Autorstwa Bridget Collins. Jest to książka, której ja się po prostu nie mogłam doczekać. Angielski tytuł to The Binding i to jest książka, na którą ja bardzo, bardzo czekałam. I zaskoczyłam się bardzo, bardzo pozytywnie. Powiem Wam, że to jest książka, która ciężko jest w ogóle trochę powiedzieć tak na głos, o czym ona jest, bo wstęp jest bardzo długi i on tak naprawdę nie mówi nam do końca, o czym jest dalsza część. A żeby tutaj Wam nie spoilerować, to może tak trochę naokoło powiem, że jest to historia Emmeta, który trafia pod opiekę introligatorki, oprawcy właściwie. Jest to, tak jest tłumaczone, introligator w tej książce, co ma sens dla tej historii. Tak czy inaczej on właśnie tam trafia, żeby uczyć się tworzenia książek. Natomiast nie są to takie książki, jakie my znamy, czyli nie są to takie książki, jak ja tutaj mam za sobą z tyłu, które można czytać raz za razem, bo są to historie ludzi. W momencie, w którym człowiek przychodzi, opowiada oprawcy swoją historię, wtedy wychodząc zapomina historię, dzięki czemu może się uwolnić od złych wspomnień. I jest to trochę forma takiej spowiedzi dla tych ludzi, więc sam koncept jest bardzo dobry, natomiast dużą częścią tej książki jest wątek romantyczny i trochę Was tak przestrzegam, bo dużo osób się tego nie spodziewa. Ja też się tego nie spodziewałam, natomiast no, jest to taki wątek nie taki romantyczny, jakiego możecie się spodziewać. Bardzo dobra historia, z pewnością trafi ona do topki 2020. Kolejna książka to coś, co dokończyłam, czyli Egzorcyzmy Dory Wilk autorstwa Anna Tijadowskiej, czyli piąty tom heksalogii o Dorze Wilk. Ja tę książkę zaczęłam chyba we wrześniu czytać. Czytałam ją naprawdę bardzo długo, bo niestety im dalej w heksalogii, tym mniej mi się to podoba, tym bardziej to jest trochę może rozwleczone. To też są książki, w których niestety dzieją się często powtarzalne rzeczy, na przykład sam fakt tego, że Dora Wilk niestety znowu jest wyidealizowana, to nie jest coś, co jakby mi się podoba w tej serii. Natomiast w egzorcyzmach trochę powróciliśmy do pewnych wątków z pierwszego tomu, czyli ze Złodzieja Dusz, którego ja bardzo lubię. I to było coś, co bardzo mi się podobało, ale trochę tego za mało było. Domyślam się też, że gdybym czytała te książki, wiecie, jedną za drugą, to może wtedy bardziej by mi się podobało, bo miałabym tę książkę, tę serię tak w jedną ściśniętą. Jeżeli będziecie słyszeli jakieś dźwięki, to Rafał sobie je, ale nie będziemy jej przeszkadzać. Tak czy inaczej, niestety im dalej, tym trochę dla mnie gorzej. Jeszcze został mi jeden tom, czyli Na wojnie nie ma niewinnych i jestem ciekawa, jak on mi się spodoba. Natomiast no, mimo wszystko dla mnie te książki są dobrą rozrywką. Trochę gdzieś tam się rozjeżdżają te moje oczekiwania w stosunku do tej serii. Dwie książki z literatury dla dorosłych. No to teraz pojawia się znowu literatura dziecięca, czyli Małe trolle i Duża powódź. Autorstwa Tove Johnson, czyli pierwsza książka w tej serii Muminków, w której dowiadujemy się o tym, jak Muminki zdobyły swój dom, jak ten piękny, który wszyscy chyba jednak znają. Powiem Wam szczerze, że to była książka tak naprawdę, nie wiem, na 20 minut, bo słuchajcie, ona ma 60 stron. Jak to w przypadku Muminków, bardzo duże literki, dużo ilustracji, które są przepiękne, ale było to bardzo przyjemne 20 minut i muszę powiedzieć, że będę czytała dalej. Mam drugi tom, trzeci tom już czytałam, jeżeli jesteście tutaj i oglądaliście Wrapa z marca, to pewnie wiecie, że czytałam trzeci tom bez znajomości poprzednich. Ale słuchajcie, no jakby samą historię Muminków znam mniej więcej, mimo że ja Muminków nie lubiłam za dziecka, bo ja się po prostu bardzo bałam Buki. Ale im jestem starsza, tym większą mam chęć może do wracania do właśnie takich książek, których nie miałam okazji po prostu poznać za dziecka, bo się ich bałam. I teraz ostatnia książka z trylogii o Emilce, czyli Emilka na falach życia, Lucy Maud Montgomery. Po skończeniu tej książki na Goodreads wystawiłam jej 3 gwiazdki. Napisałam też, że to jest najbardziej taka inna książka, trochę taka jakby jej czegoś brakowało z całej tej serii. Natomiast z pewnością po tym czasie, po tych, nie wiem, 2-3 tygodniach, które minęły, najlepiej ją pamiętam, najwięcej o niej myślę, naprawdę zaskakująco dużo o niej myślę. I myślę sobie, że jednak te 3 gwiazdki to była zbyt ostra ocena i teraz jestem skora dać jej naprawdę dużo więcej, bo jeszcze mi się nie zdarzyło aż tyle myśleć o tej serii, mimo że i tak bardzo dużo o niej myślałam, bo Emilka to jest trochę taka, można powiedzieć, dojrzalsza forma Ani i są tutaj wątki wspólne między tymi dwoma seriami. Natomiast Emilka na falach życia to jest książka, która
jest bardzo dojrzała. Natomiast bardzo dużym minusem tej książki są przeskoki czasowe. I tak jak ja to też mówiłam w przypadku Ani Zielonego Wzgórza, to jest chyba jedyny minus, który ja jestem w stanie teraz wskazać. Tak tutaj one są jeszcze większe. To jest książka najkrótsza z całej tej serii. Ona ma 220 stron, a powiem Wam szczerze, że tutaj jest chyba 7 lat życia Emilki. Więc wyobraźcie sobie, jak duże są te przeskoki czasowe. Ta książka też jest bardzo smutna. To znaczy Emilka przez dużą część jej historii, wiecie, jest taka bardzo niepocieszona. Dużo złych rzeczy się w niej dzieje. Na początku też jest pewna śmierć, która ją bardzo porusza. Dzieją się po prostu rzeczy, które bardzo zmieniają jej życie, które niszczą trochę jej pasję i to jest bardzo smutne. I o tym się trochę czyta też z takim niepokojem, bo nie do końca wiadomo, jak się będzie kończyła ta historia. Zresztą wielokrotnie tutaj można nawet zobaczyć trochę takie spostrzeżenia autorki na temat samego pisania, na temat tworzenia i takich czasami blokad pisarskich, bo to jest łatwo po prostu wyłapać. Zresztą Emilka powstała kilka lat już po wydaniu Ani i jest to książka, która bardzo pokazuje trudy życia i jest po prostu momentami bardzo smutna. Dużo się tutaj mówi o miłości, dużo się tutaj mówi o przyjaźni i to są tak naprawdę te dwie rzeczy i pisarstwo to są takie trzy główne rzeczy w tej książce. Mi trochę brakowało niektórych postaci, na przykład rodziny Emilki, trochę tego było za mało, natomiast z pewnością to nie był ostatni raz, kiedy czytałam tę książkę, bo tak jak mówię, oprócz pierwszego tomu Ani, żadna książka jeszcze nie wywoływała we mnie aż tylu emocji. Żadna książka Montgomery. Więc tyle. W październiku skończyłam również Baśniobór. Przesłuchałam sobie tę książkę i słuchajcie, ile się w niej dzieje. Ja jeszcze chyba nie czytałam literatury młodzieżowej, w której byłoby aż tak dużo akcji. Tutaj w tej książce w ogóle nie ma, wiecie, tutaj nie ma przestrzeni na to, żeby trochę odsapnąć. Non-stop się coś dzieje, jest akcja za akcją, są po prostu tyle plot twistów, wydarzeń i tego jest naprawdę tak dużo, że ja momentami się dziwiłam, że to jest literatura młodzieżowa, bo tego się nie spotyka w literaturze młodzieżowej. Baśniobór Klucze do więzienia demonów to ostatni tom serii Baśnioboru. Dalej można zdobyć, można przeczytać Smoczą Straż, która prawdopodobnie, jeszcze nie czytałam, więc też do końca nie wiem, będzie trochę w takim bezpośrednim powiązaniu z postaciami z Baśnioboru. Trochę się tak domyślam, może po fabule, ale tak jak mówię, jeszcze nie czytałam. Mówię, Baśniobór to piąty tom, więc nie ma tutaj co mówić Wam o fabule. Powiem Wam tylko tyle, że naprawdę byłam, jestem niesamowicie zaskoczona, że ta książka była tak angażująca. I to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo wiecie, o ile nawet ten czwarty tom, w nim też bardzo dużo się działo i tam ten plot twist pod koniec to w ogóle moja głowa praktycznie pękła, jak to usłyszałam, bo tamte część również słuchałam w formie audiobooka, ale tutaj to już w ogóle jest majstersztyk. Natomiast taka jedna rzecz, która mi nie do końca się podoba, to to, że o ile w tym pierwszym i w drugim tomie mamy sam Baśniobór, mamy właśnie tamtą krainę i mamy rodzeństwo, które praktycznie cały czas jest ze sobą i skupiamy się jakby na nich, jak na parze rodzeństwa, tak tutaj oni się bardzo rozchodzą. To jest coś, co Wy mi pisaliście w komentarzach, jak czytałam trzeci tom, bo wtedy trochę się bałam o to. Ale myślę sobie, że to chyba jednak jest dobra decyzja i to dobrze wypada na tle książki, więc trochę może tak nad wyraz się po prostu tego bałam. Tak czy inaczej, Brandon Moore zrobił coś świetnego. Bardzo się cieszę, że tę książkę proponowaliście w lipcowym. Wy wybieracie, ja czytam, ona wtedy nie wygrała, ale przeczytałam ją i tak, przeczytałam całą serię, więc wow. I bardzo się cieszę, że tak wyszło. Myślę, że z pewnością mogę ją polecać wszystkim młodszym i starszym, bo to świetna literatura młodzieżowa. Kolejna książka, którą przeczytałam, to Cud, miód, malina autorstwa Anety Jadowskiej, czyli druga książka tej autorki w tym miesiącu, natomiast nie chcę o niej tutaj dużo wspominać, bo nagrałam osobną recenzję, więc tam Was po prostu odeślę. Powiem Wam tylko tyle, że to jest historia rodziny Koźlaków i możecie znać niektóre z tych opowiadań, właściwie dwa opowiadania, pierwsze i ostatnie, bo one również znalazły się w innych antologiach. Pierwsze opowiadanie znalazło się w antologii wydanej w Fabryce Słów o tytule Idiota skończony, czyli tytułowym, czyli tytuł tamtej antologii, to ponieważ tytuł tamtej antologii jest na podstawie tego właśnie opowiadania znajdującego się w tym zbiorze opowiadań. No i ostatnie opowiadanie tutaj akurat z tej historii, to opowiadanie, które mogliście zobaczyć, przeczytać w Hardej Hordzie, czyli w książce, która została wydana chyba w zeszłym roku, to również jest antologia.
I co? I ja bardzo dobrze się bawiłam, więc jeżeli chcecie więcej wiedzieć, to odsyłam Was do tamtej recenzji, bo tam trochę bardziej się na ten temat rozgaduję. I tak jak mówiłam na samym początku, przesłuchałam właściwie również Małą Księżniczkę i niestety podobała mi się mniej niż Tajemniczy Ogród i trochę może za chwilę wytłumaczę dlaczego. I jest to znowu historia dziewczynki, która wychowywała się w Indiach, czyli Sary. Natomiast ona jest taką bardzo, tak jak Mary w Tajemniczym Ogrodzie, jest taką bardzo krnąbrną i taką władczą bohaterką, tak? Sara jest bardzo cicha, ona jest do rany przy łóżku dziewczynką. Ona wszystkich chce wspierać, ona daje naprawdę dużo miłości wszystkim i jest takim niestety wyidealizowanym bohaterem. I to jest właśnie to, co mi się bardzo nie podobało w tej książce. I tak jak mówiłam, Sara w Indiach się w większości wychowywała i zajmował się nią tata. Natomiast ten tata odsyła ją do takiej szkoły z internatem, w której ona ma się uczyć, w której ona ma żyć. I tam w tej szkole ona przeżywa swoje życie. Natomiast w na jaw wychodzą bardzo smutne rzeczy i Sara niestety traci to, co dotychczas miała i musi się nauczyć żyć w trochę innej rzeczywistości. Jest to książka, która momentami jest naprawdę bardzo smutna. Mówi o głodzie, mówi o takim niedocenianiu, mówi o różnicach społecznych, które wynikają tylko i wyłącznie z ilości pieniędzy. I jest to momentami naprawdę bardzo wzruszająca historia, ale taka naprawdę dająca też nadzieję i no po prostu piękna i tyle. I chyba nie muszę nic dopowiadać, bo też bardzo dobrze się na niej bawiłam. Mimo, że Tajemniczy Ogród bardziej gdzieś do mnie trafia, bo tamta bohaterka jest bardzo taka pyskata, trochę bardziej jak ja. A tutaj jednak Sara jest bohaterką bardzo, bardzo dobrą po prostu. No i tyle. Ale z pewnością mogę polecić Wam obie te książki, bo są po prostu bardzo dobre. Tajemniczy Ogród może trochę dla starszych, nawet dla dorosłych. Mała Księżniczka jednak zostałabym właśnie w takich ramach literatury dziecięcej. O kolejnej książce również nie będę dużo mówiła. Jest to Moja Mroczna Vanessa, która została wybrana do październikowego Wy Wybieracie, ja czytam. Tam została również wybrana Wojna i Pokój, natomiast jej nie będę czytała. To znaczy ja ją przeczytałam do, powiedzmy tam, 250 stron pierwszego tomu i to nie jest książka na ten czas, to jest książka historyczna, więc ja ją porzuciłam. Pierwszy raz mi się zdarzyło nie przeczytać jakiejś książki do Wy Wybieracie, ja czytam. Więc sięgnęłam po prostu po książkę, która przegrała z Moją Mroczną Vanessą i czytam właśnie Ballady Ptaków i Węży i vlog pojawi się na kanale w niedzielę. Więc nie będę Wam tutaj zdradzała mojej opinii, powiem Wam tylko tyle, że to jest książka w dużej mierze inspirowana Lolitą. Główna bohaterka Vanessa uczy się w szkole takiej z internatem i tam poznaje nauczyciela, z którym będzie miała taką bliższą relację. Relację, która w dużej mierze jest psychiczna, a nie nawet fizyczna. I o kolejnych trzech książkach również tutaj za dużo gadać nie będę, bo są to książki do kolejnego odcinka, z kolejnego odcinka ulubionych książek księgarzy. Mamy tutaj Przygody Sindbada Żeglarza, Sprawę Mersota i Centuria 100 krótkich opowieści rzek. Każda z tych książek jest inna. Sprawa Mersota to książka, którą czyta się trochę w takim połączeniu z Obcym Alberta Camus, bo to jest odpowiedź francuskiego autora właśnie na tamten twór. Bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o Przygody Sindbada Żeglarza. No to ja niestety niezbyt dobrze się bawiłam. Ja też nie jestem fanką baśni, więc to w dużej mierze też mogło wpłynąć na moją opinię. A jeżeli chodzi o Centurię, czyli 100 krótkich opowieści rzek, to niestety nie była ta książka dla mnie pod tym względem, że mi nie odpowiadała forma i na tym mogą się tak naprawdę zakończyć minusy tej książki, a nawet nie minusy, tylko sama kwestia tego, że mi się ona nie podobała, bo po prostu nie była czymś, czego ja szukałam w literaturze. Ale jeżeli chcielibyście posłuchać dokładnego mojego zdania na temat tych trzech książek i chcielibyście usłyszeć, co mówią księgarze, którzy wybrali właśnie te książki, to odsyłam Was do tamtego filmu, bo mam wszystkie trzy nagrania, wszystkie trzy osoby zdecydowały się powiedzieć kilka słów do kamery na temat tych książek. I jakby literatury dziecięcej było mało, no to przeczytałam Tipi i ja, czyli książkę, która doprowadziła mnie do takiego historycznego płaczu. To jest historia bliźniaczek syjamskich, które są ze sobą połączone miednicą właściwie i w dużej mierze jest to historia tego, jak one chcą być normalne, jak one chcą być postrzegane. I dziewczynki trafiają na samym początku do szkoły, w której będą poznawały osoby, znajdują cudownych przyjaciół w tej historii. One zresztą mają siostrę, która jest od nich młodsza, ale również boryka się z bardzo dużymi problemami. Nie chcę tutaj się wdawać w szczegóły, ale jest to książka, która bardzo mnie poruszyła. To jest taka literatura dziecięca, której ja szukam po prostu. Bo jest to książka, która
w tak piękny sposób mówi o czym się po prostu nie mówi, bo wszyscy wiedzą, że istnieją bliźniaczki syjamskie, ale nie do końca interesujemy się tym, jak one czują, co one czują, jak one funkcjonują i czego one by oczekiwały od innych, czego one by po prostu chciały, nawet nie oczekiwały, tylko czasami po prostu bardzo mało potrzebują, aby poczuć się po prostu lepiej, a nie jak dziwadła, tak jak jest tutaj to opisane. Opisana w książce. Jest to historia napisana w formie wierszy, więc czyta się ją naprawdę bardzo szybko, tak naprawdę można ją przeczytać na jedno posiedzenie. Ale tak jak mówię, jest to książka, która bardzo mnie uderzyła, jest przepięknie napisana. Są tutaj w ogóle wspomniane świetne dzieła literatury, takie jak Jane Eyre, takie jak Nieznośna lekkość bytu, więc tym bardziej no, jest to po prostu książka, która widać, że nie była pisana tylko i wyłącznie do dzieci, ale również dla dorosłych. I ja ją Wam z pewnością bardzo polecam i młodszym, i starszym, i w ogóle wszystkim, bo po prostu to jest najlepsza książka tego miesiąca. W październiku nie czytałam lepszej książki niż ta i na pewno nie mówię o niej ostatni raz na kanale, bo po prostu wszyscy powinni ją przeczytać. Dalej mamy bardzo krótką książkę, która ma 150 stron, jest to Całe życie. Jest to książka, która była nominowana do Nagrody Bookera i jest to historia pewnego mężczyzny, który żyje w Alpach i my poznajemy jego życie od takiego młodego, nastoletniego wieku aż do prawie końca. Książka, która w dużej mierze jest taką bardzo poruszającą, bo mówi o naturze, ponieważ całe życie głównego bohatera opiera się właśnie o naturę. Ono bardzo w dużej mierze po prostu od tego zależy. I z pewnością jest to książka, która wiele osób poruszyła. Ja nie ukrywam, że były też momenty, w których się wzruszyłam, w szczególności w połowie. Jeżeli ktoś czytał, to pewnie wie, o co mi chodzi. Wtedy naprawdę byłam bardzo poruszona. Natomiast mam tutaj taki mój mini apel, nie czytajcie tej książki tak jak ja na jeden raz, bo wtedy można dostrzec dosyć duży minus i moim zdaniem jest to, że tak jak jest to historia całego życia, tak sam główny bohater naprawdę jest dosyć płasko wykreowany. To znaczy on, wiecie, on jest taki, wiemy co się działo w jego życiu, mniej więcej wiemy jak on na to reagował. On trochę się wydaje taki przeciętny do tego stopnia, że ta historia momentami nie jest aż interesująca. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to może po prostu wynikać z tego, że czytałam tę książkę na jeden raz i tak jak mówię, ja tego w ogóle Wam nie rekomenduję. Bo wiecie, to jest 150 stron, to jest historia całego życia człowieka i jeżeli to się czyta bardzo szybko, to wtedy po prostu można tego aż tak bardzo nie przeżyć. Jest bardzo ładnie napisana i pewnie myślami będę do niej wracała, ale tak jak mówię, trochę sobie sama zrobiłam na przekór tym, że przeczytałam ją na raz. I ostatnia książka, która tak naprawdę była przedostatnią, bo całe życie przeczytałam jako ostatnie, to Klimene ze Starego Sadu, Lucy Maud Montgomery. Najkrótsza książka w dorobku Montgomery, ona ma 140 stron i opowiada historię Eryka, nauczyciela, który trafia na wyspę księcia Edwarda, aby tam uczyć dzieci. I tak jak mówię, jest on nauczycielem i pewnego dnia, zwiedzając okolice, trafia do Starego Sadu i tam słyszy dziewczynę, która gra na skrzypcach i to jeden z najpiękniejszych momentów w jego życiu. On jest zachwycony tym, co zobaczył, ale dziewczyna bardzo się go boi, wystraszyła się go i uciekła. Właśnie tą dziewczyną jest Klimene. I to jest trochę taka książka, która mogłaby być równie dobrze opowiadaniem, bo jest ona krótka i nawet te 140 stron to tak, wiecie, no bardzo mało jest tekstu na stronie, więc tym bardziej czyta się to naprawdę bardzo szybko. I niestety jest to trochę moim rozczarowaniem, ale to ze względu na to, że Klimene to jest trochę taka bohaterka, jaką Ania chciała być, wiecie, taka, którą wszyscy byli ciekawi, jak ona wygląda, co się dzieje w jej głowie, dlaczego jest tak, jak jest. Aha, bo nie wspomniałam o najważniejszej rzeczy. Klimene jest niemową. Ona bardzo się boi ludzi, ona z nikim nie rozmawia, tak naprawdę mało kto ją w ogóle widział. No i tak jak mówię, ona nie mówi. Więc tak naprawdę nie wspomniałam wcześniej o najważniejszej rzeczy w tej książce. No i właśnie trochę to jest taka. Zresztą Klimene to jest w ogóle książka, która była napisana jako chyba trzecia książka Lucy Maud Montgomery. Tutaj Wam jeszcze napiszę na ekranie, bo nie do końca teraz pamiętam, ale jedna z pierwszych. I trochę tak, gdy postawimy Anię Zielonego Wzgórza i Klimene, to Ania chciała być taką postacią, jaką jest Klimene. I tyle. Ale trochę mi brakowało tych buntowniczych bohaterek, które są częścią twórczości Montgomery, bo jednak takie bohaterki Montgomery lubiła pisać i to też widzimy na przykład w Dolinie Tęczy. Jeżeli ktoś z Was ma okazję przeczytać, no to myślę, że warto, ale nie jest to z pewnością najlepsza książka tej autorki. I to by było na tyle. Nie wiem, ile tutaj było książek z literatury dziecięcej, ale tak jak mówiłam, to było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. To też wynikało z tego, że wiecie, jak przychodzi październik, przychodzą takie naprawdę
deszczowe dni, to ja nie chcę czytać wymagających książek, co też było widać po tym, że nie skończyłam tej Wojny i Pokoju. Ale no, nie winię się za to, bo to jest bardzo wymagająca książka. I nagrywałam ten wrap-up 50 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi dać znać w komentarzach, jakie książki Wy przeczytaliście w tym miesiącu. Ja sobie bardzo chętnie je poczytam. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!